Okazuje się, że stwardnienie rozsiane można cofnąć, można naprawdę nieprawdopodobnie zmienić życie chorego. To są osoby, które były już na wózku inwalidzkim i dzisiaj chodzą, opiekują się swoimi rodzinami, po prostu normalnie żyją i to jest niezwykła wiadomość. A druga rzecz to niezwykłe jest to, że to zrobiła to polska firma. To jest polska myśl innowacyjna. Polscy uczeni stwierdzili, że podanie komórek macierzystych drogą autotransfuzji z własnego szpiku kostnego u kilku chorych wywołało znaczną poprawę. Tego się nie da porównać, bo tak jak mówię, ja nie mogłam obierać ziemniaków, ja nie mogłam wypić spokojnie kawy, iść do restauracji, bo to wszystko się wylewało. Ja miałam objawy padaczkowe, ja nie widziałam, ja jeździłam na wózku, o kulach, na rowerze tylko stacjonarnym w domu, nie mogłam nic. Ja potrzebowałam opieki osób trzecich. W tej chwili jestem samodzielna. 3 lata minęły, a nawet więcej, objawów nie ma. Rzutów nie było. Stwardnienie rozsiane objawia się w tym wypadku tym, że występują ubytki w osłonce mielinowej nerwów. I teraz pod wpływem tych komórek macierzystych te ubytki mielinowe ulegają uzupełnieniu. Ja czasem czuję się tak niekomfortowo, że to mnie akurat spotkało to szczęście, bo to inaczej nie mogę powiedzieć, jak tylko szczęście, jakiś cud, że trafiłam. Gdzie inni wręcz zazdroszczą, więc ja bym była bardzo zadowolona, żeby było to ogólne dostępne, żeby na przykład wszyscy moi członkowie, którzy są w takim ciężkim stanie, mogli przejść tą terapię. Jako pacjenci apelowalibyśmy do ministra zdrowia, by podjął pozytywną decyzję, jeżeli chodzi o prowadzenie przez Monala Laboratory banku tkanek, która umożliwi pacjentom chorym na SM na dalsze leczenie, na poszerzenie tej wśród osób chorych na SM, żeby większa grupa osób mogła skorzystać z tej terapii. Osoby chorujące na stwardnienie rozsiane, te, które ja znam, to są osoby, które powoli, niestety, najczęściej tracą nadzieję, zaczynają się poddawać i wycofywać z życia. To jest absolutnie dewastujące, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Więc jeżeli istnieje jakakolwiek metoda, okazuje się, że istnieje i 4 pacjentów po prostu ma rewelacyjne efekty, to uważam, że należy tym osobom pomóc, a tych osób w Polsce jest bardzo wiele.